Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Eurotracka. Słuchajcie, jedziemy dzisiaj w sumie do Helsinek, o ile dobrze kojarzę. Dokładnie przez Nowogard, Koszalin, w Gdyni wsiadamy na prom. Szybko pyk, 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 promem, pięknie, ładnie i wysiadamy w Tallinie. Później, a nie, wsiadamy i wysiadamy w Tallinie i do Helsinek. W Helsinkach oczywiście tutaj się troszeczkę zadomówimy, ponieważ tu w Skandynawii będziemy chcieli troszeczkę spenetrować, że tak powiem, ponieważ chciałbym sobie pojeździć troszeczkę po tej Skandynawii, więc dzisiaj robimy taki cykl skandynawski, że będę przez kilka odcinków jeździł właśnie po Skandynawii, przez co też na razie odcinków multi nie będzie, ponieważ chcę zrobić taki cykl właśnie tej Skandynawii. A wiadomo, jak wrócę do multi, no to niestety wrzucimy znowu do Krakowa i od nowa, i od nowa. Dobra, słuchajcie, muszę jeszcze jechać się przespać. Ogólnie z czym ja jadę? Z czym ja jadę? Użyto opakowania, okej. Wyjedziemy z Osią Multikino. Może tędy sobie wyjadę przez parking. A żebym się wpierdasił. Powoli. Masz ci los. Dobra, pasuje się, tak jak mówię, przespać trochę. Elegancko. Osią zapraszamy. Ja ustawiałem sobie oczywiście ustawiłem sobie punkt docelowy, żeby podjechać jeszcze na Spańsko. Nie wiem ile mi z tego wyjdzie, z tego mojego Spańska. Czy nie dostanę gdzieś mandatu już po drodze, bo już mnie to Spanie męczy dobrą chwilę. Więc zobaczymy, no może mi się uda. Słuchajcie, chcieliście, żebym wam poopowiadał jakieś paranormalne historie z mojego życia. Powiem wam, że znaczy, sobie, czytałem sobie komentarze pod ostatnim odcinkiem, tam z singla, i właśnie padło gdzieś tam pytanie, a Huśku, paranormalne historie. No i tutaj sobie powiem wam szczerze, dosyć ciekawie, ale jakieś zbytnio paranormalne rzeczy to mi się raczej nie przytrafiły. Z tego, co wam już opowiedziałem, to wam opowiedziałem raczej wszystko. Więc jakby się robi ciemno przed oczami, to jest moje paranormalne. Więc tutaj wam w sumie nie ma za bardzo co nowego powiedzieć. No ciężko na chwilę obecną stwierdzić. Nie oczytałem się też. Skurwysynu. Ty, ale kto miał pierwszeństwo? Halo. Dobra, znaku nie ma. Czyli zasada prawej ręki, prawda? Mój błąd. Mój błąd. Albo nie nastawiają znaków i... dobra, mnie się stać. Dobra. Także nic nowego się w sumie nie wydarzyło. Żadnych też paranormalnych zjawisk nie miałem. Więc tutaj wam no niestety nic w temacie nie opowiem. Czy tam była dziura w chodniku, czy mi się wydawało? Także może wy macie jakieś nowe rzeczy, bądź oczytaliście się czegoś nowego, to jak najbardziej dajcie znać. Ja z czego co się nowych rzeczy takich oczytałem, to oczytałem się oczywiście o Marsie, gdzie podobno, znaczy według mnie to jest bójda na resorach, ale no patrzcie, to też dziura, nie? What the fuck, czemu są dziury w krzokach?
niedopracowanie mapy, pięknie. Gdzie na Marsie podobno sfotografowali jakąś mysz, taką gigantyczną, nie? No to widziałem to zdjęcie, słyszę. Nie. Pierdoła i tyle. Dobra, tu gdzieś mam mieć Spańsko. To chyba będzie tutaj, no, tu jest serwis. Tak to przynajmniej wygląda. Dobra. Więc się zakotwiczę na jakieś spanie i jadę dalej. Okej, elegancko. W sumie szczęście, że nie zapłaciłem żadnego mandatu. Okej, to jadymy. Odcofamy sobie tylko kawałeczek. Co to było? A pociąg. Kurde, co mi tak dziwnie piszczy? A to był pociąg. Dobra, my jedziemy tędy. A w sumie noc, więc... Słuchajcie, miałem ochotę zainwestować sobie w prawdziwego trackera, ale kurde, jak zobaczyłem ostatnio cenę, stwierdziłem, nie, to jeszcze nie ta pora. O, i tu mamy piękny znak, ustąp pierwszeństwa. Czy tak guzik widać? No patrz ty go. No. Masakra. Naprawdę wyjazdy, ale ogólnie miasto to jest zajebiście zrobione. Po prostu trochę musisz się namęczyć nad tym, żeby z tego miasta wyjechać, pokręcić się po tym mieście, to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba i tak powinny być miasto zrobione właśnie. A nie, wjeżdżam dwie uliczki i koniec. Także tutaj jak najbardziej oczywiście na plus. Szczecin jest świetnie zrobiony. I w sumie cieszę się, że przyszedłem na promocja z Poland Rebuilding. Naprawdę jest taki smaczek. Dobra, my tu skręcamy. Żadnych, słuchajcie, modów nowych nie dodawałem, bo też pojawiły się pytania, czy coś dodawałeś, czy coś. Nie, nic nie dodałem, dalej gram na tej samej wersji gry co wcześniej. Bez dodania żadnych dodatkowych modów, także na razie jest jak jest. Także wracając do tematu, no... Według mnie niektóre zdjęcia, tak jak mówię, są dziwne i oklepane, także... Raczej w nie nie wierzę. Nawet jeszcze odnosząc się do ostatniego odcinka z Eurotracka, gdzie już... Znaczy tak sobie dzisiaj sobie odpowiem na wasze tam parę komentarzy, co udało mi się przeczytać. Wracając na przykład do tej strefy YouTube'owej, bo o Marsie dzisiaj gadać nie będziemy, bo nie oczytałem się za dużo. Nie wiem nic nowego. A dwa, jakoś tak dzisiaj nie mam ochoty na tematy iście kosmiczne, więc myślę, że wy też odpoczniecie. A jeśli chodzi o ostatnie tematy właśnie, co było w poprzednim odcinku, mianowicie YouTube'owe, to w sumie część z was napisała, że faktycznie domyślaliście się, że tak to wygląda od kuchni i tak dalej, że nie jest tak kolorowo. Zresztą można by powiedzieć, że przecież nie zawsze wszędzie jest kolorowo, no ale w sumie zgadzaliście się też z tym, że sami zauważyliście czasami, że niektórzy z YouTube'owiczów troszeczkę się zmienili względem tego, co było wcześniej, a tego, co jest teraz, prawda? Także tutaj no przyznaliście mi rację, część z was może mi tej racji nie przyznała, ale przynajmniej nie spotkałem się z jakimś takim innym stwierdzeniem do tego, co opowiadałem.
i w sumie dobrze. Czyli znaczy, że nie jesteście jakoś, nie wiem, mega, mega podatni na to, co co mówią inni i żebyście to już musieli robić. Także plus tego, że taką widownię tutaj mam, a nie taką, która jest na takiej zasadzie, że a co mi dany youtuber powie, to ja to zrobię, nie? Bo są też takie osoby. Są też takie kanały, które, tak jak mówię, no mówią coś i ta widownia musi zrobić, nie? I to jest takie trochę dziwne, a najgorsze jest to, że właśnie ci młodzi widzowie to właśnie wykonują te całe ichże pomysły. I trochę to jest takie No ale cóż, bywa i tak. Może ja tutaj się cieszę, nie wiem. Najbardziej tam widziałem w komentarzach drażniącą sprawą dla was było na innych kanałach oczywiście teksty typu właśnie dobijmy do iluś tam tysięcy łapek, nie? Ale o tym to już mówiliśmy tyle razy, że po prostu chyba nie ma sensu gadać ponownie, więc całe szczęście, że macie to same, takie samo zdanie jak ja. No ale mniejsza. Dobra, słuchajcie, kolejna jeszcze takie pytanko, ja sobie tak mówię, poprzeglądałem sobie trochę tych waszych komentarzy przez najbliższe kilka odcinków wstecz i były komentarze, a jak tam chyba gadaliśmy o emigracji, o imigracji, gdzie Polacy jadą do pracy za granicę i tak dalej. I były też pytania, a Huśku, gdzie ty byś chciał pojechać za granicę? I tutaj wam powiem, w moim przypadku dzieliście to na takie dwie rzeczy, ponieważ do pracy raczej, znaczy nie wiem, czy bym chciał jechać za granicę. Bardziej, jeśli miałbym jechać za granicę, to już jechać tam gdzieś bardziej na stałe, niż jechać, pracować i wracać tutaj, bo tak naprawdę tutaj nie ma za bardzo jakieś tam, nie wiem, co tu się stało. A krokodylki stoją. Nie ma za bardzo jakichś perspektyw, jeśli chodzi o Polskę na dłuższe lata. Zobaczymy, co się zmieni pod rządami PiS-u, ale nie uważam, żeby nie wiadomo, ile się zmieniło. Więc to... Czy wyjeżdżać to za granicę, jeśli wyjeżdżać, to wyjeżdżać po to, żeby mieszkać, pracować i tutaj nigdy nie wracać. Miałem ochotę, no ale niestety Maja no niestety na razie nie jest za tym, żebym po prostu jechał z Mają do swojego wujaszka i cioteczki do Stanów na stałe. No ale na razie, tak jak mówię, Maja nie jest do tego skłonna, ja chętnie bym pojechał w pizdu i nigdy tu już nie wracał. Także ja się na przykład nie dziwię mojemu wujkowi, który do Polski za bardzo... Więc podejrzewam, miałbym dokładnie to samo, ponieważ... No wiecie, w Polsce jest jak jest. To jest najgorsze, że... Szczególnie, wiecie, no... Może część z was, nie? Tych młodych, którzy chodzą jeszcze do szkoły, tego nie odczuwa i na przykład powie, że... byś wyjechał, tylko zamiast siedzieć tutaj w Polsce, nie jesteś patriotą i w ogóle, nie? Nie macie jeszcze takiego swojego zdania. Nie wiecie, z czym się to je, bo tylko chodzicie do szkoły i większość z was jest na utrzymaniu, na garnuszku rodziców tak naprawdę, więc nie macie tego zdania, tego, co będzie w przyszłości, nie? Zobaczycie, jak pójdziecie sami, będziecie szukać pracy i tak dalej, to będziecie mieć na przykład po dziurki w nosie tej całej akcji, jak na przykład nie będziecie mogli tej pracy znaleźć, no bo wiadomo, mimo że na przykład będziecie mieć dobre wykształcenie, bo teraz tak się często zdarza, macie dobre wykształcenie w ogóle, a z pracą, może mieć wykształcenie i to i tak guzi ci to da. I to jest najgorsze, bo uczycie się, robicie te wszystkie studia, nie studia i później i tak w Polsce nic z tego nie macie. Co z tego, że sobie zrobicie, nie wiem, jakoś tam naprawdę dobre studia i z pracą i tak będzie ciężko, bo albo po znajomości, albo pierdyliard miejsc, gdzie i tak pójdzie ktoś po znajomości. Więc w Polsce akurat w tym kierunku się raczej nic nie zmienia. I to jest trochę takie...
demotywujące, że tak powiem. Ale cóż, no i tutaj w tej kwestii właśnie jest dobry wyjazd, nie? Wiadomo, w bardzo dobrej sytuacji, na przykład, powiem wam, jest mój kuzyn właśnie w Stanach, który się urodził już tam. No na razie jeszcze jest młody dzieciak, no bo ile on ma lat? Czekaj, 12? Jakoś tak, 12 lat, ale ma obywatelstwo tylko tamto, no bo jak się tam urodzisz, to masz tam chyba tą przynależność krwi do ziemi, czy jakoś tak. I otrzymujesz obywatelstwo od razu amerykańskie. Moja ciotka postanowiła, że nie będzie mu załatwiać obywatelstwa polskiego, bo w sumie po co? I jak najbardziej to popieram. I według mnie on ma bardzo dobrą przyszłość pisaną, ponieważ jako obywatel ich kraju ma znacznie lepsze warunki nauki, warunki później tam, mówię, no, pracy i tak dalej, nie? No bo obywatel, więc tutaj naprawdę rewelacyjnie. A załatwianie polskiego obywatelstwa miałoby się z sedem, no bo po co? On do Polski na pewno na stałe przyjechać nie przyjedzie. Zresztą jakby chciał przyjechać, to by raczej mu to odradzał, że po cholerę się tu pchać, jeśli ma takie możliwości właśnie siedzieć sobie tam. Jako obywatel tego kraju, prawda? Więc raczej nie zaprzepaszczałbym takiej szansy, a dwa, no zakładam, że mówię, skończy sobie tam szkoły, ich szkoły według ichszego systemu i znajdzie normalną raczej pracę. No wiadomo, też kokosów czasami nie ma, bo w Stanach są osoby, które siedzą na kiczownej pracy, na przykład w Macu robią i tak dalej, a niektóre osoby, no, mają dobrą pracę, prawda, więc tutaj można powiedzieć, że o, no niby jak w Polsce, nie? Są lepsze osoby, które mają lepszą pracę, drugie osoby, które mają gorszą pracę i są osoby, które tej pracy w ogóle nie mają. No normalka, nie? Ale wydaje mi się, że w większości krajów, gdzie się słyszy, jak ktoś tam pojedzie czy coś, to jest coś takiego, że do Polski za bardzo nie chcą wracać. Na przykład rodzice mojego kumpla, który o dziwo siedzi tutaj sam z żoną, a nie pojedzie tam do rodziców. Co prawda obydwoje prace mają, no ale to też nie jest jakaś praca super ekstra, bo tam jako magazynier oraz chyba sprzedawczyni w sklepie spożywczym, więc to, no jest praca jaka jest, nie ma co narzekać, no ale mogła być lepsza, prawda? No i ten mój kumpel właśnie nie jedzie do rodziców i tak dalej, tam mając możliwość za granicą pracowania i życia w lepszych warunkach, o bym powiedział. Bo tu już nawet nie chodzi o to, że praca, nie, że praca lepsza czy gorsza, bo wiadomo, Polak na wyjeździe, wiadomo, też nie pójdzie, nie wiadomo, do biura czy do czegoś, ale za lepsze stawki będzie pracował na pewno. I tak jak jego rodzice tam czasami przyjeżdżają i opowiadają, no to wiadomo, pracują w normalnych tam rzeczach, tam nie wiem, jednego, czyli chyba ojciec jego gdzieś tam pracuje w jakimś masarni, że pakują jakieś mięso. Mama też gdzieś coś w takiej branży, czy coś, w każdym razie takie spożywcze. Ale nie ma problemu z takim czymś, żeby przyjechać do Polski, czy jechać na wakacje, utrzymać dwa samochody, utrzymać mieszkanie, żyć normalnie, bym powiedział, tak jak to się mówi, żyć godnie, o, a nie, że tutaj w Polsce dostaniesz wypłatę, załóżmy, no bo na start wiadomo, w mniejszym mieście, czy takim średnim mieście, jak jest Tarnów, czy Kraków, no to nie dostaniesz więcej niż na start 1200 do 1500 zł na rękę, nie? Czyli to netto. Brutto jest większe. No ale co z tego, jak brutto, to wiadomo, no trzeba składki odliczyć i tak dalej. No i tak naprawdę opłacisz wszystkie rachunki, rzeczy i tak dalej, kupisz troszeczkę żarcia, no i tej wypłaty w sumie nie ma. I tutaj ostatnio nawet dostałem taką informację od G2, tam od Maćka, z którym tam współpracuję. Maciek to jest akurat osoba, która się opiekuje mną, że tak powiem, jeżeli chodzi o współpracę z G2, no i tam coś tam kiedyś zagadał, a czy Maja przypadkiem nie szuka pracy nowej, bo mają przyjęcie w G2, nie? No to ja mówię, no dobra, spoko, to daj mi tam namiar, to podam jej tam namiar, żeby wysłać CV-kę, nie? No bo zawsze wysłać można, zobaczyć, może, a może akurat, nie? Będzie lepsza praca. No ale słuchajcie, wszystko pięknie, ładnie, nie? Tylko weźcie pod uwagę tak,
praca w G2, no to liczymy się z tym, że musimy przeprowadzić się do Rzeszowa, no bo siedziba w G2 jest w Rzeszowie, jeśli chodzi o na Polskę. No i teraz tak, kiedyś właśnie z ciekawości patrzyliśmy sobie na wynajem mieszkań w Rzeszowie. No to już tutaj mówię, to jakby na przykład ktoś, nie mówię, że tam Maja, tylko ktoś, załóżmy, pracuje w Rzeszowie, musi się tam przeprowadzić. I mieszka sam, nie? Bo jeszcze jak się mieszka we dwójkę czy coś, w dwie osoby, które dwie osoby pracują czy coś, to wiadomo, będzie lżej. Ale jeżeli na przykład, nie wiem, statystyczny Kowalski, nie? Mamy, nazwijmy go, będzie Ryszard Kowalski, który szuka pracy i znajduje pracę w Rzeszowie. Jest oferta, wszystko pasuje, dobra. No i powiedzmy w tym Rzeszowie zarobi 1500 do 2000 zł. Takie powiedzmy widełki. Niech ma taką powiedzmy umowę zlecenie, gdzie raz zarobi 1500, raz zarobi 1500, a raz 2000, nie? No to założymy, że ten Ryszard Kowalski postanawia wynająć mieszkanie. No i cóż się dzieje? Właśnie jeżeli chodzi o mieszkanie w Rzeszowie, jakieś takie nie super ekstra duże, tylko około 30 metrów kwadratowych, co jest niedużym mieszkaniem. Wydaje może troszeczkę mniejsze, ale ceny takich najtańszych mieszkań, gdzie naprawdę nie zachwyca, no bo to też nie potrzebujemy nie wiadomo czego, zaczynają się tam chyba od 900 zł. Przynajmniej jakżeśmy patrzyli na necie zwają kiedyś z ciekawości, to najtańsze, żeby znaleźli za 900 zł. Więc przyjmuję, że taka cena właśnie tego mieszkania 900 zł jest. No i no to już musimy dać te 900 zł na wynajem, plus opłacić sobie czynsz, prawdopodobnie pewnie do jakiejś spółdzielni albo coś. Opłacić sobie rachunki, no to liczmy, że rachunki wyjdą nas jakieś 400 zł, no może nawet więcej. Przyjmijmy, że czynsz za mieszkanie mamy 900 zł, rachunki łącznie ich będą 400, to już mamy 1300 zł, tak? I zarabiamy w miesiąc, załóżmy akurat takie nam siadło, zarabiamy 1500 zł, czyli co, na żarcie zostaje nam 200 zł na miesiąc, prawda? A weźmy pod uwagę, że na przykład musimy czasami liczyć się z dojazdem do pracy czy coś, nie? Na przykład autobus czy coś. Ale przyjmijmy, mówię, że nie ma tego dojazdu nawet do pracy, możemy sobie iść z buta piechotką i tak dalej. No to mamy, zostaje nam po opłatach wszystkiego 200 zł. No to chyba trochę niefajnie, nie? Także no, nie za bardzo. Ja wam powiem na przykład tutaj na swoim przykładzie w domu w Tarnowie, tutaj gdzie sobie jestem, to tak, samych rachunków, czekajcie, mieszkanie wychodzi mi 350 zł plus do tego prądu płacę około 200 zł miesięcznie, bo wiadomo, komputer i inne pierdoły, no to wychodzi, a komputer co jak co, no niestety, ale ciśnie, że komp no działa prawie cały czas, no bo taka praca i takie rzeczy, no to mamy te 200 zł, to już mamy 550 plus plus rachunek powiedzmy za telefon, no to nie będzie 5 dych, to już mamy 600 zł. I w sumie z takich rachunków domowych to by było tyle, to jakieś 600 zł, nie? 600-700 zł, bo to różnie czasami jeszcze, a rachunek za lineta, za dwie linie, no to dajmy 700 zł, nie? No i weźcie sobie tutaj, niech ktoś zarobi 1200 zł, bo w Tarnowie podejrzewam, że tylko taką stawkę się na początku dostaje, no to za 700 zł, 800, 900, 1000, 1100, 1200, zostaje nam 500 na żarcie, na powiedzmy jakiegoś ciuszka, no bo wiadomo, trzeba sobie czasami coś kupić, jakieś ubranko, wdzianko i tak dalej. No to w sumie nie jest rewelacyjnie, prawda? I tutaj właśnie głównie te młode osoby wyjeżdżają z kraju, ponieważ no mówię, no jadąc za granicę pracujemy tak samo, ale zarabiamy znacznie więcej, prawda? I nie jest też to horrendalnie drogo, jeśli chodzi o ogólnie za granicą o życie, nie? Że żarcie, mieszkanie, rachunki i tak dalej. Ludzie sobie mogą pozwolić, na przykład moja kumpela kiedyś też pojechała do Szkocji chyba, do Szkocji jakoś, tak? No i pracowała sobie też w jakąś tam
spożywce. No i spokojnie mogła odłożyć coś, wysłać do domu kasę tutaj trochę, zapłacić rachunki, zapłacić sobie na życie i jechać jeszcze na wakacje. Da się? Da się. A w Polsce niestety łupią nas jak tylko się da. Z wszystkiego hajs, żeby zebrać i tyle. Także niestety, dlatego w tej Polsce jest tak, a nie inaczej. Wiadomo, jak ktoś sobie pracuje i zarobi więcej, nie? Założył tam 4-5 tysięcy, no to nie ma problemu, nie? To nie będzie narzekał, nie? Ale co mają powiedzieć te osoby, które faktycznie zarabiają mniej i muszą się liczyć z tym, że każdy grosz do grosza, nie? A ba, są też takie rodziny, nie? Co tak naprawdę się nie przelewa, bo załóżmy będzie 2 piętra wyżej, powiem wam, nawet taka sytuacja była. Pracował tylko ojciec, a w domu ich było raz, znaczy w sumie jest ich czwórka dzieciaków plus no mama, nie? Która też nie pracuje. Nie pracuje, bo nie wiem, bo się zajmuje suszą? Nie suszą. Bo się zajmuje, czy się zajmuje domem, czy nie może, nie wiem dlaczego. W każdym razie, no pracuje tylko tato, nie? No to jedna osoba i musi utrzymać mieszkanie plus piątkę osób. Łącznie z sobą, no to szóstkę. No to jest też, kurde, o czym pomyśleć, prawda? Wiadomo, zaraz przyjdą komentarze, no to by było sobie tyle dzieci nie robić. No ale, no... To nie jest tak, że było sobie tyle dzieci nie robić, nie? Mogli na przykład robić, kiedy były lepsze czasy. Czyli za komuny. Znaczy, lepsze czasy za komuny, no... Ja sobie w komunie, powiedzmy, że żyłem, bo żyłem te 3 lata, ale to wiecie, bo urodziłem się w takich czasach, że jeszcze komuna zahaczała Polskę, ale to już były takie zmiany rewolucyjne. Ja sobie tej komuny bardzo nie pamiętam. Tam pamiętam kilka takich rzeczy, na przykład jak były jeszcze kartki na mleko, pamiętam, to się wyrywało taki bloczek. To mi tak świta w głowie, że tam mój dziadek chodził właśnie do sklepu po mleko, a miał też takiego znajomego mleczarza, gdzie to mleko zawsze podstawiał po drzwi, gdzieś tam, nie wiem, jakoś, wiecie, na lewo i przywoził trochę tego mleka. Mleko było w takiej szklanej butelce, czystej butelce, bez żadnych etykiet, bez niczego i przykryte takim złotkiem pomarańczowym, a chyba na czerwonym złotku była śmietana, czy jakoś tak, coś w tym stylu. I to było takim właśnie złotkiem, zawsze brało się to złotka i... nie? Także... coś takiego było. No i... wtedy, czyli ogólnie tu się opieram o to, co ludzie mówią, nie? Nie, bo ja mówię, ja nie mogę sobie pozwolić na to, że powiedzieć, a za komuny było tak, za komuny było lepiej, bo jeszcze byłem, no byłem mały szczyl, nie? Co to... 3-latka, no to się pamięta tak naprawdę przez mgłę niektóre rzeczy. Ale się pamiętam, no i wiadomo, tam 4-5 lat jak miałem, no to wiadomo, to jeszcze ta Polska była taką... dopiero się odkopuje z tego gówna, które było. Ale w sumie ludzie wtedy, wydaje mi się, że byli troszeczkę inaczej nastawieni. Mówili, że... znaczy było mówione i dalej jest mówione, że za komuny nie było niczego, ale ludzie mieli hajs i pracę. No i to się potwierdza i zresztą, nie wiem, jak zapytać nawet swoich rodziców czy dziadków, to myślę, że wam potwierdzą, że faktycznie za komuny nie było niczego, były problemy z dostępem do różnych środków i produktów, ale ludzie mieli kasę i mieli pracę. I to było to. I kolejna kwestia też dobra, w sumie w takich właśnie wczesnych latach polskich, nie, tam powiedzmy te strefy komuny, PRL-e i tak dalej, to, że w Polsce coś się działo, w Polsce się, wydaje mi się, że bardziej... jak się tam, nie wiem, oczytało, czy, bo czasami lubię sobie oglądać jakiś program telewizyjny o takich właśnie czasach, czy poczytać, to w sumie można wywnioskować, że wtedy dużo w Polsce się działo. Były różne fabryki, były różne, nie wiem, tam była montownia tych samochodów, FSO czy coś, a teraz tak naprawdę co tylko mamy, o ile mamy, to zaraz jest, sprzedajemy to Niemcom, sprzedajemy to Amerykańcom, czy tam komuś. Nic ta Polska swojego nie ma tak naprawdę, tylko wszystko inwestycje różnych innych krajów, fabryki samochodów czy coś, nic. To nawet takie głupie Czechy czy Słowacja mają coś, a Polska niestety nie. Tylko tutaj niestety jest coś takiego, że
Sprzedajemy. Sprzedajemy to, sprzedajemy tamto, sprzedajemy wszystko. Czy tu jest w ogóle wjazd? Tu jest serwis. Kuźwa. Zmieszczę się tędy. Chyba źle wjechałem. Czekajcie, bo tu jest waga. Tam jest jakiś jeszcze wyjazd. Także akurat pod tą kwestią właśnie w Polsce wydaje mi się wtedy było... No dokładnie. Było znacznie, znacznie lepiej, że jednak... Ogólnie też ludzie, nie wiem, wydaje mi się, że podchodzili znacznie inaczej do tego wszystkiego niż to, co jest teraz. Zaraz sobie dokończymy gadkę. Za dużo mocy. Dobra, port Gdynia. My mieliśmy do Tallinu, nie? A patrzcie, mamy Helsinki od razu. Ha, ha! Wsiadamy do Helsinek. Nie wiem, czy przypadkiem nie widzieliście teraz drugiego monitora, bo przechwytuję monitory. I prawdopodobnie przez sprzedanie na tym mogliście widzieć program do nagrywania. O, niskie ciśnienie. Także, jak widzicie, nie wiem, według mnie dawniej było lepiej, a nie wiem, bo czy może ci młodzi z was teraz to może takich rzeczy może nie pamiętają czy coś, ale też zauważcie sobie w latach 90., to teraz mówię te bardziej te starsze osoby, które sobie oglądają ten film, jakoś w latach 90. bardziej tak było coś takiego, że ludzie między sobą byli zżyci, a nie to co teraz, że a zabiegani wszyscy o kasę, wszyscy o roboty, nie? Dawniej było coś takiego, że a sobota, a no wiecie, idziemy dzisiaj do znajomych tam, czy tutaj do znajomych tam, czy do znajomych tam, a robimy imprezę ze znajomymi czy coś. A teraz jest w sumie takie średnio, jak już to młodzież, bardziej taka wiecie, gimby, nie? Że czy gimby, w sensie mówię, że to jaka jazda pod prąd? To fuk? Że że idziemy na melanż, nie? Teraz się to melo nazywa i później no jest jak jest. Co prawda nie wiem, w ogóle czasami teraz ci młodsi ludzie szczególnie no to tak czasami no podchodzą dziwnie do życia. I idziemy na melo i na przykład ostatnio było chyba taki głośny film z dwoma panienkami, gdzie tam przez jakieś stado murzynów ich wyruchało i no jebałam się z nim. O! No to sorry, ale dawniej, no dawniej nie wiem, no pokolenie takie bardziej było chyba bardziej rozluty. Wiadomo, no hongali się, nie? Też po kątach i tak dalej, ale nie było czegoś takiego, że aha, jebałam się z tym na ćwana. No teraz sorry, jak się widzi takiego pustaka, to nie wiem, czy się śmiać, czy lać po mordzie, czy co robić. Że naprawdę są, wiadomo, w tych czasach, są teraz na przykład, jeżeli to już mówię o dziewczynach, nie? Są dziewczyny, które są w miarę normalne, porządne i tak dalej, ale są też dziewczyny, które do... Co za tępe dzidy, chce się powiedzieć po prostu. A kurczę, to jest to ciaste ciaste rondo. Wyrobiłem się, ha! Dobra, słuchajcie, dojedziemy sobie do firmy i kończymy. W sumie fajnie, fajnie, że nam ten port siadł, bo tak to byłoby faktycznie dłużej. No tak to nam siadł port, zrobiliśmy w sumie taki fajny odcineczek, a już sobie pomyślałem teraz, że ja kiedyś w tym mieście byłem, tylko nie wiem, czy ja byłem tutaj na multi, czy byłem na singlu, nie pamiętam, jeżeli możecie to mi przypomnijcie. Ale przypomina mi się to miasto. Czyli zaraz będziemy mieć w sumie firmę.
Widzę flagę. Nie wiem, czy gdzieś tutaj będziemy skręcać zaraz. Tak mi się coś wydaje. No dokładnie. Chyba ta firma. Leroy Merlin, okej. Okay. Teraz bądź tu mądry, zaparkuj. A może nie będzie tak źle zaparkować? A moja kierownica lubi mruczeć, myryryry. Dobra, teraz posłuchaj się tam zmieścić. Powoli. A. Jej. Doskonale. Okej, okay. Dobra, jazda. O, jeszcze sobie pomruczymy. Dobra, teraz pasuje. Pasuje mi zobaczyć, gdzie mam coś jeszcze. Jakiś ładunek, rynek przesyłek. My jesteśmy tutaj w Helsinkach. Nie. Chcę coś takiego bardziej przyziemnego. Nope. Powstań Szczecin. O. Ypsala. Albo z helikopterem. O, helikopter do czego? Do dobra, pojedziemy tutaj. Dobra, wezmę sobie jeszcze ładunek. Pojedziemy chyba z helikopterem, o ile dobrze. Przyjobałem. Bywa. Ale nie chciało mi się patrzeć w lusterko. Dobra, jedymy, bo nie ma czasu. Na żywioł idziemy. Pieprzyć to najwyżej. Najwyżej się rozwali auto, to sobie kupię nowe. Albo naprawię to. Come on, jedź. Że jak oni się wloką. Mamma mia. Ale fajne tutaj rozjazd, patrzcie. A bo tu chyba firmę od razu mamy. Ha, nice. No, proszę o zielone. Halo. Ten cały free track był dobry, bo mogłem sobie faktycznie rozglądać, że tutaj jest. Ale w sumie chyba jest coś takiego jeszcze na klawiaturze numerycznej. Będę musiał sobie najwyżej tu przestawić trochę klawiszy. Ja to naprawię. Chyba tu ostać z DPD chyba, ile dobrze kojarzę, naczepa. Nie, sorry, no z DPD. To nie, helikopter był do tego, do tej drugiej miejscowości. A, stoi DPD. Ta. Okej. Okay. To sobie z tym pojedziemy w następnym odcinku. Dobra, sobie zaparkuję, pyk,
ręczny. Silnik zgasimy, światła zgasimy. Piękny. Dobra, to cóż. Dzięki wam za uwagę. Oczywiście, jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać, co myślicie o tych moich przemyśleniach niektórych. No i do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku Eurotracka, czyli chyba jutro. Nie, pojutrze. Nie, jutro. Poniedziałek, no. Bo jeszcze tego nie poprawiłem. Także do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, no i pa, pa.